Nie, przepraszam. Księdza Tadeusza. A moja. Tutaj jest. Nie ma problemu. Ej, okej. Dobra. I grupa została. Panie tutaj się musieliście teraz, podzielimy was na pół. Dobrze, kolano. Dobrze, szwaj cały. Leonidas. Kropka, kreska, kropka, ale Leonidas. Motor. Pięknie, dwie kreski. Noga. Świetnie. Opoczno. Zobaczcie, co się dzieje. Płynęło, nie? Ale generalnie to by było tak, to by wyglądało tak, że tutaj wypłynęła woda, ale to by zostało w środku, na korku. I to byłoby, byłaby ta woda. Posłuchajcie, możecie uratować komuś życie, kiedy widzicie osobę nieprzytomną, która nie oddycha. Podchodzimy do niej, musimy zobaczyć oczywiście zadać bezpieczeństwo. Zadać bezpieczeństwo. Czy nam coś nie grozi, bo może jakiś być tak, groźny pies, czy może być tutaj rozsypane. Więc sprawdzamy, jeżeli jest bezpiecznie, podchodzimy do osoby, pytamy się, halo, co się stało? Czy nie słyszysz, tak? Połóż nam to. Połóż się, nie, tej kontroli chyba. Czy mnie słyszysz? Nie odzywa się, tak? Możemy też. Halo, halo. Nie odzywa się, tak? No, teraz sprawdzamy, czy oddycha. Tak? Czy oddycha? Kładziemy rękę jedną na czole, poszkodowanego, dwa palce na czole. Pochylamy się i skrót policzki przykładamy do nosa i ust poszkodowanej osoby, tak? Słyszymy, słuchamy, czy słyszymy tutaj oddech. Słyszymy również, czy czujemy ten oddech. I obserwujemy klatkę. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dwa, nie umieszcza się dwa razy, musi być dwa razy klatka piersiowa. To wtedy świadczy o tym, że oddycha, nie oddycha. Proszę, jeżeli mamy gdzieś gazda, jakiegoś osoby tutaj stojące, to proszę, tam w zielonej rudece, proszę zadzwonić na telefonie i powiedz, że mamy jedną osobę nieprzytomną, tak, nie oddycha. Zajmiemy się w szpadach na ulicy Blaszynka, tak? A ja przystępuję do szczerego oddychania. Jak wygląda szybkie oddychanie? 30 uciśnień w bandę, tak? Wyciągamy jedną dłoń, może to być prawa albo lewa. Tutaj na samą dłoni uciskamy klatkę piersiową, tak? Łączmy obie ręce na wyprostowanych dłoniach, tak? Uciskamy klatkę piersiową na głębokość 5-6 cm, 100-120 uciśnięć na minutę. 100-120 uciśnięć na minutę. Dobra, idź! O! Trzymaj, cały czas trzymaj. To jest idealny. Nie, to
co mamy? Nie, nie, nie. Babkę, tak, bardzo dobrze. Babkę lancetowatą. A tutaj? Kawór, bardzo dobrze. Kawór na raz. Idziemy sobie trochę dalej. Słuchajcie, nie jestem dziewczyną, które ma białą kolę. Tam macie dużo kamień. Mają takie charakterystyczne białe drzewa. Tak. I jak się zajmie właśnie taką wioskę, to nawet jak jest dużo, to się nadaje pod pałkę. A to co to jest? Czyli? Klonus, zgadzacie się? A kojarzycie flagę Kanady? Co jest na flagę Kanady? Zobaczcie, że ten jest taki ajetowany. To jest troszeczkę inny klon. Nasz polski klon nazywa się jego ludowa nazwa to, ale nawet nie będzie wyglądał, ale nie będzie to jest klon jakoś. Nie! Yeah.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idzie noc, słońce już zeszło z gór, zeszło z gór, zeszło z gór. Cichym się wschodzi już. Bóg jest już, Bóg jest już. Idzie noc, słońce już zeszło z gór, zeszło z gór, zeszło z gór. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co dzisiaj przed południem, za to, czego wszystkiego się nauczyliśmy, za Pawełka Moresa, za Linę, za rozpoznawanie Jaśni. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za to, że nikogo nie było na dworze, kiedy tutaj piorem uderzył, za to, że wszyscy byliśmy zebrani do świecznych koń kościoła. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Że wszyscy przeżyli. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór będzie w nocy bądź zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Módl się za nami. Módl się za nami. I z Duchem Twoim. Niech Was Duchu Swojej Duszy pomoże. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.